nasza kurde wycieczka. Nie wiem jak się tu znaleźliśmy, ale no taka wycieczka kurwa. Zaczęliśmy w lesie, teraz jesteśmy na polu. Po prostu pięknie jest. Nie wiemy nawet czy dojdziemy do szlaku. Zboczyliśmy. Nie wiem co się w ogóle dzieje, ale idę. Końskie muchy normalnie siadają. Jedna po drugiej. O, kurwa, spierdzielaj. Ja pierdzielę. O, no teraz będzie ciekawie. Proszę bardzo, Edyta idzie pierwsza. No, czyli jest ciekawie, tak? Okej. Okej. Witajcie moi kochani, moje piękne, wspaniałe istoty. Witam was serdecznie, wysyłając wam cudowną energię. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj sobie pogadam, a w tle będzie historia. Historia moja. Tak, tutaj się zaczęło właśnie od fajnych spacerów, gdzie po już większej takim wyleczeniu mojego ramienia zaczęłam sobie chodzić na spacerki, robić coś dla siebie, było super, naprawdę. Taka pełna pozytywizmu codziennie, na godzinę, półtorej, czasami na dwie. Rozchodziłam te swoje kości, no i było super. No i tutaj był właśnie jeden z takich spacerków z Edytką, z Lukiem, z pieskami. Poczęliśmy ze ścieżki, poszliśmy w ogóle w całkiem inną stronę. Było dość niebezpiecznie, ale wróciliśmy się tą samą drogą, nie doszliśmy do szlaku, tak. I dalsza historia. Potem było zwiedzanie fajnych miejsc. To był jeden z najfajniejszych, najładniejszych wodospadów, jakie widziałam. Naprawdę przepiękne miejsce, magiczne. Tylko woda trochę żółta. Nie wiem, czy to był... spuszczali znowu te sui... Nie wiem, jak to się mówi. Wody, ale była taka dość brązowa i nie byłam też przekonana, czy zostawać tam dłużej, czy nie. Ale miejsce naprawdę magiczne. Bardzo mi się podoba, tym bardziej, że wiecie, że ja kocham wodę. Uwielbiam pływać, więc no, na pewno tam wrócę. Zejście po prostu bardzo strome, a wejście jeszcze bardziej strome. No, ale taka moja historia właśnie. Więc ramię się prawie, że wyleczyło. No i zobaczcie, fajnie tutaj wszystko się odbywa. Spacerki, zadowolenie. Czyli pierwsza lekcja minęła, uziemienia i przykucia do łóżka. No i oczywiście idę pełną parą, tak? Tutaj jest zwiedzanie jaskini ze złotem walijskim. Też bardzo fajne miejsce, bardzo fajny przewodnik. Jak macie National Trust, to możecie tam przychodzić za darmo, nie musicie za to płacić. No i tak, i działo się. Oczywiście ja szukałam, czy są jakieś pająki, jakieś żyjątka, żywe. Złota szukałam oczywiście, bo można było zabrać, jak się znajdzie, także dużo się działo u mnie. Oczywiście było również farbowanie włosów z Patty. No, przecież nie mogło być inaczej, także Patty przyjechała i wpadłyśmy na pomysł, że będziemy farbować włosy. Także najpierw trzeba było troszeczkę rozjaśnić, nałożyć pięknych kolorów, no i powstała rzeka. Rzeka połączona z jeziorem, z lasem, z głębią i ze wszystkim, co najlepsze. Także tak to wyglądało, tak wyglądał mój czas. Wciąż szczęśliwa, radosna, wszystko fajnie. A w ogóle teraz to jest mój jeden z ulubionych kolorów, zielony. Prawdopodobnie zostanę z nim już do końca. Kiedyś chciałam mieć różne kolory, próbowałam i czerwony, i żółty, ale nigdy jakoś tak nie pasowało to do końca. No a ten zielony po prostu jest magiczny. No nie ten, co ma Patty, bo Patty to ma ocean, mówię, głębia, wszystko tu jest, wszystko. Ja natomiast mam totalne runo leśne.
A to na pewno widzieliście już wcześniej na filmikach. No i podążając dalej w głąb tej mojej historii, tutaj fajny wypad z Patty. Starałam się korzystać z vana i z możliwości tego, że aktualnie nie pracuję, jak najwięcej, być w wielu miejscach, po prostu relaksować się, odpoczywać i spędzać fajnie czas w miłym towarzystwie. I wszystko naprawdę było super, tu miałyśmy też bardzo ładną sesję zdjęciową w nocy. I naprawdę byłam już taka spokojna, tak wszystko było fajnie, no ale nie wiadomo, trzeba było zastanowić się nad tym, co dalej. No, trzeba będzie wrócić do pracy. I teraz co? Znowu jest ciężarówką? Nie, 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 już powiedziałam, że nie. No i właśnie, i do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tego, że zawsze mówię, uważaj, czego sobie życzysz, ale ja już ostatnio powiedziałam, że no nie, 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 nie psujemy tutaj żadnych części ciała, nie może tak być. Jak ma się coś zmienić, to niech to się zmieni naturalnie, ale bez żadnych uszkodzeń. Tak a propos, jeden z moich ulubionych lay-bayów, ale już go widzieliście, bo tutaj pływałam. Lubię się tam zatrzymywać. Akurat jechaliśmy na wyprawę do Szkocji, więc zatrzymałam się tutaj. Chciałam popływać, ale nie było za bardzo miejsca. Mieliśmy zdążyć. To też ciekawa historia. No i tak, wiadomo jak to ja. Uwielbiam sobie skakać na tematach. Ale wracając, znowu do mnie. Znowu do tego, że gdzieś tam z tyłu głowy było, że trzeba będzie wrócić do pracy, trzeba będzie może robić niekoniecznie to, co już chcę. Wiadomo, też już Wam o tym wcześniej mówiłam. Więc było takie, o, tu jeszcze pięknie, nóżki chodzą. No i właśnie, słuchanie w ogóle i zwracanie uwagi na znaki i słuchanie tego, co jest dookoła, a nie zagłębianie się w to, czy tak, czy nie. Czasami jest fajnie płynąć jak ta rzeka. Płynąć jak rzeka, spokojnie iść z tym prądem i nie zastanawiać się, kiedy się zdecyduje iść pod prąd. Jeszcze fajnie, jak ta rzeka jest taka jak tutaj, ale jak rzeka jest tarwista, to nawet jakby się chciało, to się nie da wejść w drugą stronę. Więc to też jest taka nauka, którą wyciągnęłam, że dobrze jest płynąć z prądem i w sumie nie podejmować takich decyzji, jaką podjęłam ja. Tak, tutaj było właśnie pierwszy nasz taki niezaciekawy dzień, aczkolwiek niezaciekawy, ale bardzo ciekawy, ponieważ poszedł pasek alternatora. I teraz ten pasek zerwał się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. W momencie, kiedy pękł, i od razu było wiadomo, że to był pasek, od razu był zjazd, od razu była stacja benzynowa. Zadzwoniliśmy po to, żeby nas scholowali. Okazało się, że dosłownie 7 mil od nas jest sklep z wszystkimi częściami, więc rano zakupiliśmy nawet dwa paski, został zmieniony. Iwan pojechał dalej. Gdyby to się wydarzyło pół godziny później, gdyby się to wydarzyło godzinę później, bylibyśmy nigdzie, można powiedzieć. No po prostu nigdzie, więc to było też takie zrządzenie, że nie było tam nerwów, czy o matko, bo to jest pierwszy dzień wyjazdu na jakieś tam czasy, a tu się tak wydarzyło. Nie, po prostu wydarzyło się to w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i praktycznie no nic nie straciliśmy, tak? Więc pojechaliśmy, dojechaliśmy, wszystko było ok. No i tak, i tu znajdujemy się na pięknym campsite, na pięknym, w pięknym miejscu, obok jest wodospad. I właśnie do tego wodospadu tutaj zmierzam. Piękne miejsce, wspaniałe. Nie byłam pewna do końca, czy chcę iść, miało padać, czekałam, czy będzie, czy nie będzie, ale w końcu poszłam. No i idę właśnie tu. Właśnie tutaj idę. Idę, cieszę się. Już mam ustalone, tam jest bardzo dużo ścieżek, więc ponieważ zaczęłam chodzić, jest już ponad miesiąc, jak chodzę codziennie na spacery, jest super, jest fajnie, więc pełna nadziei. Zaczęłam też zrzucać kilogramy
I chciałam po prostu przejść wszystkimi tymi szlakami. Mówię, super, no nie, no po prostu moje ulubione miejsce, ja lubię tak chodzić, lubię naturę, lubię drzewa, piękne miejsca, kamienie. I oczywiście sobie myślę, o pewnie tam jak dojdę do końca, to się wykąpię pod tym wodospadem, no wszystko po prostu świetnie. I wszystko naprawdę było świetnie, wszystko naprawdę było świetnie. Śmieję się, bo zawsze mamy wybór. Jeżeli dobrze słuchamy, dobrze obserwujemy, to jesteśmy w stanie wyczaić te momenty, w których jesteśmy ostrzegani, w których coś nam podpowiada albo mówi, nie rób tak, albo zrób tak. No i my często tego nie słuchamy. Jak się już nauczysz tego słuchać i podążać za tym, no to wtedy jest dużo łatwiej. Ale zawsze masz wybór. I to nie jest tak, że coś się wydarzy i potem obwiniasz cały świat. Po prostu w moim przypadku zastanawiam się, kurde, no przecież dostałam to ostrzeżenie. A jednak zrobiłam całkowicie inaczej. I teraz, tak jak mówię, mogłabym powiedzieć, dobra, wszechświat sprawił, żebym miała przedłużone wakacje i żebym nie poszła jeździć ciężarówką. Ale z drugiej strony, hello, no to raczej tak nie działa. Ach. No ale, tak jak mówię, takie sytuacje w moim przypadku, ten rok był taki, że najpierw ręka, czyli upadek na motorze i ukrychnięcie, ułamanie kości. I 7 miesięcy w sumie mija i ta ręka jest prawie że wyzdrowiała. No i już mam zamiar tutaj wracać do pracy, przynajmniej próbować wracać do pracy. No i dzieje się to, właśnie się zbliżam w tym momencie do tego pięknego wodospadu, który po prostu mnie znowu po raz kolejny zauroczył, bo uwielbiam takie miejsca. No i jak to ja postanawiam wejść na skałę, którą tutaj widzicie, stoją ludzie. Będę czekała zanim, kiedy odejdą i na tą skałę, którą tu widzicie z przodu, wejdę i będę na niej za chwilę tańczyć. Przy tym wodospadzie, w moim pięknym, powolnym rytmie. W tym momencie, jak wchodzę na tą skałę, dochodzi dwójka ludzi, małżeństwo, i pani do mnie mówi, uważaj na skały. Proszę, uważaj na skały. To była informacja dla mnie. No ale Justysia powiedziała, co tam, będę uważać na skałę, gdzie tam, wszystko jest w porządku, no, widzę, że są skały przecież, widzę. No i zaczyna się taniec.
tym momencie zakończam taniec, pani do mnie mówi: jeja, jakie to było piękne, to było przepiękne. No i Justysia, co robi bez zastanowienia, skacze! Skacze i potem ląduje właśnie z nóżką, jak przed chwilą widzieliście. Tak. Tak się wydarzyło. Skoczyłam i noga, tam coś kruchnęło, noga, kolano się w ogóle przekręciło w prawą stronę, potężny ból. Ale co w tym wszystkim? Co w tym wszystkim jest niesamowite, że ten pan okazało się, że jest paramedykiem. Cudowny pan, naprawdę uspokajał mnie, bo ja zaczęłam płakać. Ja po prostu od razu widziałam, że to już jest koniec wszystkiego. I naprawdę bardzo mnie uspokoił. Na szczęście miał w swoim wanie nosza, więc poszedł razem z żoną po te nosza. Przynieśli je, no i pojawiło się więcej osób i po prostu mnie wynieśli z powrotem, żeby do parkingu i trzeba było jechać do szpitala. No, w szpitalu okazało się, że nie złamałam niczego. Jedynie wiązadła, ścięgna, te sprawy. No ból był, oczywiście wiadomo, że był. No i był taki smutek gdzieś we mnie, że kurczę, no dlaczego? I tu o to właśnie chodzi, że ta pani powiedziała mi: uważaj na skały. Dostałam wiadomość, ja, która znam się na tym i słucham i też podążam, rozumiem to. No i niestety nie posłuchałam, kochani, nie posłuchałam i skoczyłam. No i zostałam znowu, jakby to powiedzieć, przykuta do łóżka. Jest już 3,5 tygodnia w tym momencie. Dostałam takiego nowego upgrade'a. Taką szynę, nie wiem jak to nazwać. Mówię, że jestem teraz takim półcyborgiem. I pomału zaczynam chodzić, ale to doświadczenie wiele mnie znowu nauczyło, wiele mi pokazało. I nie byłam zła, że skoczyłam. Nie zastanawiałam się, no, że jakbym zrobiła inaczej, to co. Po prostu cały ten czas poświęciłam na to, żeby przemyśleć wiele, jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć, zrozumieć daną sytuację i to, co się dzieje. I nie wróciliśmy z powrotem do domu. Powiedziałam: absolutnie, nie ma takiej opcji. Pojechaliśmy właśnie na Snowdonie, tutaj jest wyjazd z naszego ulubionego campsite'u. I pojechaliśmy i byliśmy tam tydzień czasu. Ja oczywiście z moją nogą siedziałam tylko na brzegu, na skrawku, na łóżku i obserwowałam rzekę, bo staliśmy nad samą rzeką. No i tak. I nie poddałam się, nie pojechałam do domu, nie powiedziałam: o, zepsute wakacje albo coś tam. Po prostu przyjęłam to tak, jak jest i miło spędziłam ten czas. Potem był kolejny wyjazd tydzień później. Udało mi się pokuśtykać i wejść do rzeki, co było też bardzo fajne dla mnie, że jednak udało mi się to zrobić. No i tak wygląda moja historia. Także ten rok, w ogóle ten rok jest takim rokiem dla mnie spowolnienia, no zdecydowanie spowolnienia i przemyśleń, wielu przemyśleń, zrozumienia różnych rzeczy, ale jestem z siebie dumna, że przyjęłam to wszystko dobrze, spokojnie i że nadal jestem pozytywna i że nadal wierzę, że wszystko będzie ok. I prawdopodobnie do końca roku będę już biegać maratony. I tego sobie życzę. I życzę Wam, żebyście zawsze słuchali znaków, które są Wam pokazywane, mówione. Żebyście umieli je czytać. Żebyście umieli je czytać. I umieli słuchać. Bo to czasami się przydaje. A jeżeli nawet nie posłuchacie, świat się nie kończy. Posiedzicie sobie w łóżku, przemyślicie wiele rzeczy. No. Pozdrawiam Was, kochani. Wysyłam Wam wszystko, co najlepsze. I słyszymy się niebawem. Mam nadzieję, że się w ogóle Wam podobał ten filmik. Taki trochę inny. Trochę więcej takiego mojego tutaj mówienia, ale
beze mnie w tle, tylko właśnie te momenty, które tu się działy, wydarzały przez ten ostatni czas. No tak, także kocham Was bardzo i do usłyszonka.